Rozdział 22. Zrządzenie losu. Milady pijana złością, rycząc prawie ze wściekłości jak lwica w klatce zamknięta, gotowa była rzucić się w wodę i powrócić na brzeg morski. Nie mogła się bowiem oswoić z myślą, iż d'Artagnan ją znieważył, a to zaś jej groził, i że opuszcza Francję, nie zemściwszy się nad nimi. Po niejakim czasie położenie jej zdało się nie do wytrzymania. Nie dbając zatem, co z tego dla niej samej wyniknąć może, poczęła błagać kapitana, aby ją na ląd wysadził. Kapitan zaś, któremu pilno było wyjść z fałszywego położenia, a znajdował się przytem pomiędzy strażami morskimi z jednej strony angielskimi, z drugiej francuskimi i pragnął jak najprędzej dostać się do Anglii, odmówił stanowczo posłuszeństwa temu, co nazywał kaprysem kobiecym, obiecując pasażerce, która mu była pole szczególnie przez kardynała, iż jeżeli może będzie spokojne, a Francuzi pozwolą, wysadzi ją w jednym z portów Bretanii, w Lorient lub w Brest. Tymczasem wiatr doł przeciwnie, może się wzburzyło, trzeba było lawirować, płynąć w zygzak, nie posuwając się naprzód. W dziesięć dni po wyjeździe z Charente, Milady blada ze zmartwienia i wściekłości ujrzała rysujące się w mgle sinej brzegi Finisteru. Wyrachowała tedy, że do przebycia tego kawałka Francji i powrotu do kardynała potrzebowałaby najmniej trzech dni i dzień jeden na wylądowanie, to razem cztery. Dodawszy do tego dziewięć dni podróży, to już trzynaście straconych trzynaście dni straconych, podczas których tyle ważnych wypadków mogło zajść w Londynie. Pomyślała także iż z pewnością kardynał byłby oburzony jej powrotem, a co zatem idzie, słuchałby z większą uwagą skarg, które by na nią się posypały, niż tych, jakie by ona przeciw innym zanosiła. Pozwoliła też minąć Lorien i Brest, nie zwracając uwagi kapitana, który ze swej strony nie miał zamiaru tego jej przypominać. Tak więc Milady płynęła dalej, a tego samego dnia, w którym Planchet wsiadł na okręt w Portsmouth z powrotem do Francji, wysłanka jego eminencji wkraczała triumfalnie do portu. Miasto całe było w poruszeniu. Cztery wielkie okręty tylko co wykończone spuszczano na morze. Na wybrzeżu, błyszczący od złota, lśniący według zwyczaju diamentami i innymi drogimi kamieniami, w kapeluszu z białym piórem spadającym na ramię stał Buckingham, otoczony świtą prawie tak jak on sam świetną. Był to jeden z tych pięknych, rzadkich dni zimowych, w których nawet Anglia przypomina sobie, iż jest słońce na niebie. Chociaż miało się już pod zachód, jednak promienie słoneczne oblewały purpurą morze i niebo, złociły szczyty domów i pałaców miejskich i paliły się w szybach okien niby odbicie pożaru. Wpłynęli do portu nareszcie. Lecz w chwili, gdy zabierano się do zarzucenia kotwicy, mała szkuta, straszliwie uzbrojona, zbliżyła się do statku kupieckiego, niby straż pobrzeżna, spuściła łódź, która skierowała się ku drabinie. W Łodzi znajdował się oficer, sternik i ośmio wioślarzy. Oficer tylko wszedł na pokład, gdzie go przyjęto z należnymi honorami. Młody wojskowy przywołał patrona, mówił z nim chwilę i dał do przeczytania papiery, jakie miał przy sobie. Poczem na rozkaz kapitana statku stawiła się cała załoga, majtkowie, pasażerowie, wszystkich na pokład przywołano. Po tym rodzaju apelu oficer wypytywał na cały głos, z jakiego punktu statek odbił, którędy płynął, gdzie do lądu przybijał. Na wszystkie te zapytania kapitan odpowiadał śmiało, bez wahania. Wtedy oficer uczynił przegląd zgromadzonych, a zatrzymując się przy Milady, popatrzył na nią uważnie, lecz w milczeniu. Następnie zwrócił się do kapitana, przemówił słów parę i jak gdyby odtąd jemu statek powinien być posłuszny, nakazał obrót, jaki w tej chwili wykonano. Statek ruszył z miejsca, eskortowany przez szkutę, która równo z nim płynęła i zdawała się grozić sześcioma paszczami armat skierowanych w bok okrętu kupieckiego, a łódź z tyłu kołysała się na falach, jak słaba łupina. Podczas gdy młody oficer wpatrywał się w milady, ona także pożerała go wzrokiem. Pomimo jednak wprawy, jaką posiadała ta kobieta z oczami płomiennymi do czytania w głębi duszy najskrytszych tajemnic ludzkich, natrafiła tym razem na fizjonomię skrytą, z której nic wybadać nie była w stanie. Młody człowiek, wpatrujący się w nią uporczywie, mógł mieć lat 26 najwyżej, twarz jego była blada, a oczy jasno-niebieskie posiadały zimny odblask stali. Usta wąskie i zaciśnięte znamionowały skrytość, dół twarzy wydatny i broda silnie zarysowana uprzedzały o mocy charakteru, który graniczy z uporem. Gdy znaleziono się w porcie, noc już była kompletna. Mgła gęsta potęgowała ciemności i otaczała latarnie nabrzeżne kręgiem podobnym do tego, jaki okala księżyc przed Słotą. Milady, tak zwykle odważna, drżała mimo woli. Oficer kazał przenieść pakunki Milady i złożyć je do łodzi, następnie podał jej rękę i prosił, aby z nim poszła. Spojrzała na niego niedowierzająco. Kim pan jesteś? Zapytała. Dlaczego tak wyłącznie mną się opiekujesz? Powinnaś się pani domyślić z mego uniformu. Jestem oficerem marynarki angielskiej, odparł młody człowiek. Czyż to leży w zwyczajach oficerów marynarki angielskiej poświęcać się na usługi swych współrodaczek, gdy przybywają do portów Wielkiej Brytanii i posuwać galanterię do tego stopnia, aby je aż na ląd wysadzać? Tak, milady. Zwyczaj ten zachowujemy nie dla galanterii, lecz przez ostrożność i w czasie wojennym przybywających cudzoziemców odprowadzamy do hotelu dla nich przeznaczonego, a żeby do czasu zasięgnięcia od nich pewnych wiadomości zostawali pod nadzorem rządu. Słowa te wymówił z nadzwyczajną grzecznością, pomimo to jednak nie uspokoiły one milady. Nie jestem przecież cudzoziemką, mój panie, odezwała się najczystszym akcentem, jaki można słyszeć od Portsmouth aż pod Manchester. Nazywam się Lady Clarick i takie ostrożności są ogólne lady. I na próżno starałabyś się pani ich uniknąć. Kiedy tak, więc idę z panem. Podała rękę oficerowi i zeszła po drabinie do oczekującej łodzi, gdzie ogromny płaszcz rozesłany był na samym tyle. Młodzieniec posadził ją na nim, a sam zajął miejsce obok. – Odbijać! – rzekł do majtków. Osiem wioseł zanurzyło się w morze jak jedno i łódź poleciała niby na skrzydłach. Po upływie pięciu minut przybito do lądu. Oficer wyskoczył na brzeg i podał rękę Milady. Powóz oczekiwał w bliskości. – Ekwipaż ten dla nas jest przeznaczony? – zapytała Milady. – Tak, pani – odparł oficer. – Czy daleko stąd do hotelu? na drugim końcu miasta. — Jedźmy zatem — rzekła Milady i śmiało wsiadła do powozu. Towarzysz jej po dopilnowaniu, aby walizy Milady uwiązano za powozem, usiadł przy niej i zamknął drzwiczki. Natychmiast też woźnica, nie czekając rozkazu, ruszył z kopyta i zapuścił się w krętę ulicę miasta. Przyjęcie tak niezwykłe dało Milady dużo do myślenia. Widząc też, że oficer nie usposobiony jest wcale do rozmowy, wsunęła się w głąb powozu i rozważała wszelkie przypuszczenia, jakie jej przez głowę przechodziły. Po niejakim jednak czasie, zdziwiona długością drogi, wyjrzała oknem, dla przekonania się, dokąd ją wiozą. Nie widać było już zabudowań, drzewa tylko wysokie stały przy drodze i przesuwały się jak złowrogie cienie. Milady strach ogarnął. To już nie miasto, odezwała się. Muty człowiek milczał. Uprzedzam pana, iż nie pojadę dalej, jeśli mi nie powiesz, dokąd mnie wieziesz. Groźba ta nie spowodowała odpowiedzi. O, tego już za wiele, krzyknęła Milady, na pomoc, ratunku. Nikt nie odpowiedział na wołanie. Powóz pędził z jednakową szybkością. Oficer siedział nieruchomy jak posąg. Milady spojrzała na niego strasznym wzrokiem, jaki tylko ona posiadała, a który miał przerażającą moc. Oczy jej błyszczały w ciemności jak dwa rubiny. Młody człowiek nie poruszył się nawet. Milady chciała otworzyć portierę i wyskoczyć z powozu. Ostrzegam panią, rzekł obojętnie oficer. Zabijesz się na miejscu, wyskakując. Milady usiadła pieniąc się ze złości. Oficer spojrzał na nią i zadziwił się, widząc tę twarz tak piękną, zmienioną obecnie, bo wściekłość czyniła ją prawie wstrętną przewrotna kobieta poznała, iż gubi się, pozwalając tak czytać w swej duszy, wypogodziła więc twarz i głosem słodkim zapytała Panie na miłość boską, powiedz mi, czy Tobie, czy rządowi Waszemu lub osobistemu, nieprzyjacielowi zawdzięczam gwałt, jakiego się względem mnie dopuszczono? Nie jest to żaden gwałt, a to, co Panią spotkało, jest wynikiem prostej ostrożności, jaką zmuszeni jesteśmy zachować względem wszystkich przybywających do Anglii. Zatem Pan nie znasz mnie wcale? Pierwszy raz mam zaszczyt widzieć panią. I nie masz pan do mnie żadnej nienawiści? Żadnej, a żadnej. Przysięgam. Tyle było szczerości, powagi, a nawet łagodności w odezwaniu się młodzieńca, iż Milady uspokoiła się. Na koniec, po godzinie prawie jazdy, powóz zatrzymał się przed żelazną kratą, zamykającą stromą drogę, wiodącą do ponurego i odosobnionego zupełnie zamku. Przebyli dwa sklepienia i zatrzymali się w ciasnym i ciemnym dziedzińcu. Drzwiczki powozu otworzyły się, młody człowiek wyskoczył lekko na ziemię i podał ramię Milady, która, wsparłszy się na niem, wysiadła, pozornie spokojna. Widzę jednak. Odezwała się, spojrzawszy dookoła i zwracając następnie oczy na młodego oficera, z najmilszym uśmiechem, na jaki zdobyć się mogła. Widzę, że jestem więźniem, lecz to trwać długo nie może, upewnia mnie, dodała moje czyste sumienie, a grzeczność pana jest mi najlepszą gwarancją. Pomimo tak pochlebnej przemowy oficer nie odpowiadał. Wyjął z zapasa małą srebrną gwizdawkę, podobną do używanych przez nadzorców robotników na statkach wojennych i gwizdnął po trzykroć coraz z innego tonu. Przybiegło kilku ludzi, wyprzęgli konie okryte pianą, a powóz wtoczyli do wozowni. Wtedy oficer, zawsze z tą samą obojętną grzecznością, prosił Milady, aby weszła do domu. Ona zaś, uśmiechnięta ciągle, wzięła go pod rękę i z nim razem przystąpiła próg drzwi niskich, łukowatych, prowadzących przez korytarz oświecony tylko w głębi do schodów kamiennych, które szły dookoła sklepień także kamiennych. Następnie stanęli przed drzwiami, mocno okutemi. Młody oficer otworzył je kluczem, który miał przy sobie i ukazał się pokój przeznaczony dla milady. Jednym rzutem oka oceniła ona apartament, do którego weszła. Był to pokój ze sprzętami zarówno stosownymi w więzieniu, jak i w zwyczajnym mieszkaniu, jednakże kraty żelazne w oknach i silne zewnętrzne zamki czyniły go stosowniejszym na więzienie. Cała siła duszy, cała odwaga opuściła na chwilę tę istotę wypróbowaną w przeróżnych okolicznościach. Upadła na fotel, skrzyżowała ręce, zwiesiła głowę w przekonaniu, że ujrzy sędziego wychodzącego, aby zacząć badanie. Nikt się nie ukazywał, prócz kilku marynarzy, którzy przynieśli tłomoki i walizy i wyszli, nic nie mówiąc. Oficer baczył na wszystko z równym spokojem, jakimi Lady już poznała. Nie wyrzekł ani słowa, a rozkazy wydawał poruszeniem ręki lub za pomocą świstawki. Rzec bym można, iż dla tego człowieka i podwładnych jego mowa ludzka nie istniała lub stała się niepotrzebna. Na koniec milady nie była w stanie wytrzymać dłużej i przerwała milczenie. Na miłość boską, panie! Zawołała. Co znaczy to wszystko? Powiedz mi prawdę, nie braknie mi odwagi. Niebezpieczeństwo znane nie przerazi mnie. Gdzie ja jestem i co tu znaczę? Jeśli wolna, na co te kraty, te drzwi okute? Jeśli więźniem jestem, jakąż zbrodnię popełniłam? Jesteś pani w apartamencie dla niej przeznaczonym. Rozkazano mi zabrać panią z okrętu i dostawić do tego zamku. Polecenie to wypełniłem z surowością i ścisłością żołnierza, lecz sądzę, iż także z grzecznością szlachcica. Tu kończą się moje obowiązki względem pani, reszta należy do kogo innego. Kimże jest ta druga osoba? Zapytała mi Lady. Czy możesz mi pan powiedzieć jej nazwisko? Właśnie w tej chwili usłyszano brzęk ostruk na schodach. Słychać było także zbliżającą się rozmowę kilku głosów, która następnie ucichła i do drzwi podeszła jedna osoba. Pani, oto jest ten, o którym mówiłem, rzekł oficer, usuwając się na bok i przybierając postawę pełną szacunku i posłuszeństwa. Jednocześnie drzwi się rozwarły, na progu ukazał się mężczyzna z gołą głową ze szpadą przy boku. Milady zdawało się, że poznaje tego człowieka, wsparła się ręką na fotelu i wyciągnęła szyję, jak gdyby chciała iść na spotkanie rzeczywistości. Nieznajomy postępował wolno. W miarę jak zbliżał się do światła, Milady cofała się mimowolnie. Gdy już nie miała wątpliwości, zawołała przerażona: Boże wielki! To mój brat, czy to ty jesteś rzeczywiście? Tak piękna pani. Odparł lord Winter z ukłonem na wpół uprzejmym, a na wpół ironicznym. Ja sam we własnej osobie. Więc ten zamek jest moją własnością. A ten pokój i ten pokój. Jestem zatem twoim więźniem. Prawie że tak, okrutnie nadużywasz twej władzy. Bez deklamacji, moja pani. Usiądźmy proszę i porozmawiajmy, jak przystoi bratu i siostrze. A zwracając się do drzwi i widząc, że młody oficer oczekuje na rozkazy, zadowolony jestem. Dziękuję panu. A teraz zostaw nas samych, panie Felton. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.pl.